Cześć, dziś niedziela palmowa, a dziś będzie jeden z dwóch odcinków świątecznych. Teraz zapraszam Was na ostatnią część historii Elizeusza. Pewien rolnik wybrał się ze swoim psem na pole. Miał tam sporo pracy, musiał zaorać pole, a potem zasiać nowe ziarno. Pracował jedną godzinę, drugą, trzecią. W pewnym momencie zrobiło się bardzo gorąco. Rozebrał marynarkę, położył na brzegu pola i powiedział do swojego psa: Azor, pilnuj mojego ubrania. Azor grzecznie usiadł i zaczął pilnować, a rolnik wrócił do swojej pracy w polu. Pracował kolejnych kilka godzin, a potem zmęczony wrócił do domu, zjadł obiad i dopiero wtedy przypomniał sobie, że nie nakarmił przecież Azora. Azor! Azor! Gdzie ten Azor? Gdzieś się zapodział, nie wiem, gdzie on jest. Azor nie wrócił na noc, nie wrócił też następnego dnia i drugiego i trzeciego, a kiedy po kilku upalnych dniach nagle zrobiło się chłodno, wtedy dopiero człowiek przypomniał sobie, gdzie podział się jego pies. Dokładnie tam, gdzie jego marynarka, na brzegu pola. Czym prędzej pobiegł na pole, żeby znaleźć Azora. A on był tam ciągle pilnując ubrania swojego pana. Wycieńczony, zmęczony, głodny, wykończony przez słońce. Człowiek wziął swojego psa na ręce i przyniósł go do domu, gdzie go nakarmił, napoił i zatroszczył się. A potem pomyślał sobie, chciałbym być tak wierny Bogu, jak mnie wierny był Azor. Dlaczego opowiadam Wam tą historię? Dlatego, że takim wiernym człowiekiem był właśnie prorok Elizeusz, którego historię poznawaliśmy przez ostatnich kilka tygodni. On był posłuszny Bożemu prawu, Bożemu słowu, Bożym zasadom, nawet wtedy, kiedy jego sługa Gehazi dał się skusić i robił rzeczy, które niekoniecznie podobały się Panu Bogu. Elizeusz pozostał wierny w każdej sytuacji. Każdego dnia pamiętał o modlitwie i wszystko, co robił, robił w imieniu Pana Boga. Pan Bóg błogosławił Elizeuszowi. Dał mu możliwość robienia wielu cudów. Dał mu możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi. Bo Pan Bóg wynagradza wierność. Jeśli ty będziesz wierny Panu Bogu jak Elizeusz, Pan Bóg będzie i tobie błogosławił. Bo Pan Bóg cieszy się z naszej wierności. Cieszy się z naszego posłuszeństwa. On kocha nas bez względu na to, czy jesteśmy Mu posłuszni, czy nie. Ale posłuszeństwo wobec Pana Boga jest takim owocem naszej wiary. Owocem tego, że jesteśmy ludźmi Bożymi. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Mamy w swoim sercu Pana Boga. Bądź wierny jak Elizeusz. A Pan Bóg będzie zawsze Ci błogosławił. Bardzo lubiłem godziki, misy. No niestety, teraz muszę Was zaprosić na niego po raz ostatni. Jak to jest, kiedy ludzie się nie lubią, nienawidzą, zwalczają, kiedy sobie wzajemnie dokuczają? Czy miałeś kiedyś takie doświadczenia? Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku chciałem Was zabrać do Republiki Środkowoafrykańskiej. W Republice Środkowoafrykańskiej, w miejscowości Uzum, nad rzeką Uzum, mieszkają dwie społeczności. Chrześcijańska i muzułmańska. I zawsze między tymi dwoma społecznościami były napięcia. Ale wtedy, kiedy wybuchła wojna domowa, wtedy te napięcia się zaogniły. Wtedy było jeszcze gorzej. I okazywało się, że jeśli jakiś chrześcijanin przeszedł na drugą stronę rzeki do muzułmańskiej części wioski i został tam rozpoznany,
to był pobity, a często groziła mu też śmierć. Ale jeśli jakiś muzułmanin przyszedł do chrześcijańskiej części wioski i został rozpoznany, to otrzymywał dokładnie to samo. Pracownicy Open Doors prowadzili seminarium dla kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. I na tym seminarium było dwóch przywódców kościoła z Urum. Podczas tego czasu czytali wspólnie razem między innymi kazanie na górze Pana Jezusa. Kazanie, w którym Pan Jezus mówi między innymi: jeśli macie swoich nieprzyjaciół, to się o nich módlcie, to im błogosławcie, to troszcie się o nich. No i kiedy ci dwaj ludzie zakończyli to seminarium, postanowili pojechać do swojej wioski i coś zrobić. I umówili się, że kiedy dojadą do swojej wioski, to nawet nie wracają do domów, ale wspólnie idą do muzułman. Przeszli przez most i zostali rozpoznani jako przywódcy chrześcijańskiego kościoła z tej drugiej części wsi. Tłum się zbiegł, przyprowadzono muzułmańskich duchownych i ci dwaj chrześcijanie powiedzieli: wiecie, my wiemy, jakie prawa panują między naszymi wspólnotami. Wiemy, że możecie nas pobić, że możecie nas zabić, ale zanim to zrobicie, to chcielibyśmy, żebyście pozwolili nam powiedzieć, dlaczego tu przyszliśmy. Mówcie, padła odpowiedź. Przyszliśmy tutaj po to, żeby was prosić o wybaczenie za nasz grzech. Bo widzicie, Pan Bóg uczy nas, że mamy kochać swoich nieprzyjaciół, a my was nienawidzimy. Że mamy wam błogosławić, a my wam złorzeczymy. Że mamy się o was troszczyć, a my jesteśmy kimś, kto chce wam dokuczać. I wiecie, i nagle zrobiło się cicho. I po dłuższej chwili ci muzułmańscy duchowni podeszli i powiedzieli: wiecie, my w zasadzie też chcemy was przeprosić za te same grzechy. I dlatego, że tych dwoje ludzi postanowiło wziąć na serio Boże Słowo, dlatego w tej wiosce coś się zmieniło. Nie skończyła się wojna, cała muzułmańska część wioski nie nawróciła się na chrześcijaństwo, ale skończyło się zabijanie i skończyła się taka absolutna wrogość między tymi dwoma wspólnotami. Dlaczego o tym mówię? Bo być może masz kogoś, kto ci dokucza, być może masz kogoś, kogo mógłbyś nazwać swoim wrogiem. Może to jest dobry czas przed świętami, żeby modlić się o Niego, żeby prosić Pana Boga o błogosławieństwo, żeby rozmawiać z Bogiem o tym człowieku albo o tej grupie. A może to jest też dobry czas, żeby spróbować do Niego wyjść. Co o tym myślisz? Życzę ci wszystkiego dobrego, nie tylko na święta. Do zobaczenia. Księże Bodzio, Pani Anielko, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. A teraz zapraszamy na polecajkę. Może dzisiaj będzie coś do czytania. Cześć! Dzisiaj usłyszeliście o tym, że jako Boże dzieci mamy być posłuszni Bogu. Jak kto? Tak jak Elizeusz, dokładnie. Ale powiedzcie mi, czy Elizeusz był jedynym człowiekiem, który był posłuszny Panu Bogu? Oczywiście, że nie. Na kartach Biblii znajdziemy historię wielu osób, które były posłuszne Panu Bogu w różnych sytuacjach, ich życiowych trudnościach. I znajdziemy też historię Pana Jezusa, który był posłuszny swojemu Ojcu. I słuchajcie, żeby nauczyć się też tego, jak możemy być posłuszni Panu Bogu dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, to właśnie powinniśmy czytać Boże Słowo i czytać historię tych osób, które chodziły z Panem Bogiem i były Mu posłuszne. W księgarni Warto mamy bardzo szeroki wybór różnych Biblii i serdecznie Was zapraszamy do przyjścia do nas i zobaczenia, co mamy akurat na naszych półkach. A dzisiaj mam dla Was Biblię w opowiadaniach Anselma Gruna, która właśnie przedstawia różne historie biblijne w trochę takiej łatwiejszej formie, bo w formie opowiadań, i jest też pięknie ilustrowana.
Także serdecznie Was zachęcamy do lektury Bożego Słowa. Zapraszamy Was do księgarni Warto, ale oczywiście Biblie są też na naszej stronie internetowej www.warto.com.pl. Co Wam się kojarzy z Wielkanocą? Baranek? Zajączek? Jajko? Dziś zobaczymy, jak to wszystko nazywa się po ukraińsku. Dziś niedzielna palmowa. Pani Taniu, czy możemy porozmawiać o świętach? Jasne. Symbolem świąt w Polsce jest zając. Pani Taniu, tak. Jak jest zając po ukraińsku? U nas po ukraińsku nazywają wielkodni zając. A na stole wielkanocnym musi być pisanka. Pani Taniu, jak jest po ukraińsku pisanka? U nas po ukraińsku też może być pisanka też, ale jeszcze jest paschalne jajko. I co? Czasem w świątecznych domach można zobaczyć kury. U nas w Ukrainie nie zobaczysz kury, ale po ukraińsku będzie kurka. A symbolem Pana Jezusa jest baranek. A w nas na Ukrainie nazywają paschalnym jagnią. To chyba jest wszystkie symbole świąt. Do zobaczenia! Do następujących świąt! Do zobaczenia! Wiecie, dlaczego ta niedziela nazywa się Niedzielą Palmową? Moja mama Wam przypomni. Skąd nazwa Niedzieli Palmowej? Wcale nie od gałązek wierzby, od bazich kotków, czy od palemek zrobionych z wierzby, ozdabianych krepiną, czy kolorowym papierem, ale nazwa Niedzieli Palmowej od prawdziwych gałązek palmy, od gałązek palmowych, które ludzie rozkładali pod stopami Pana Jezusa, kiedy On po raz ostatni wjeżdżał do Jerozolimy. Oni wtedy witali Go z wielką radością jako swojego króla, właśnie robiąc dywany z takich palemek. Dlaczego? Dlatego, że oczekiwali Go jako ziemskiego wyzwoliciela, jako tego, który teraz zasiądzie na tronie, który wyzwoli ich spod władzy rzymskiej i sprawi, że staną się niepodległym narodem żydowskim. Ale czy Jezus przyszedł po to, aby walczyć z Rzymianami, aby objąć jakiś tron na ziemi? Nie. On przyszedł po to, żeby wyzwolić nas spod władzy grzechu, aby dać nam życie wieczne w niebie, a nie wolność tutaj na ziemi. Dlatego ludzie poczuli się rozczarowani. Dlatego, kiedy w Wielki Piątek Pan Jezus został pojmany, oni krzyczeli: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Dlatego, że spodziewali się po Nim zupełnie czegoś innego. Pan Jezus jest jednak prawdziwym Królem i Jego witanie palemkami miało swój sens, dlatego, że On przyszedł jako Król nieba i ziemi, aby dać wolność mnie i Tobie. Wolność od grzechu. Ale ja dziś w kąciku kreatywnym. Z której filiżanki by tu dziś wypić kawę? Ta taka czarno-biała, ale wzór bardzo ładny. Za to ta bardzo kolorowa, ale troszkę mniejsza. Ajajaj, trudny wybór. Jeszcze muszę trochę pomyśleć. Cześć, witajcie. Gościmy dzisiaj u Pana Piotra, który jest twórcą pracowni rękodzieła Jajcarnia, a także dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. A gościmy z powodu tego, że Pan Piotr tworzy przepiękne jajka wielkanocne, o których zapewne nam za chwilę więcej opowie. Witam Cię, Piotrze. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i za to, że zgodziłeś się poopowiadać nam o tym, jak powstają takie przepiękne arcydzieła. Spójrzcie, to wszystko to jest ręczna praca stworzona właśnie przez naszego artystę. No to opowiedz, skąd się wzięła w ogóle taka pasja do skrobania jajek? No historia jest długa. W pewnym czasie uczestniczyłem w targach turystycznych w Berlinie i tam
przebywaliśmy cały tydzień i była kroszonkarka Gizela, która oczywiście wykonywała tradycyjną kroszonkę opolską metodą rytowniczą, specyficzną dla części Górnego Śląska. No i tak mnie zaintrygowało i z nudów, można powiedzieć, wziąłem nożyk do ręki, pierwsze jajko i zacząłem drapać i tak już zostało. No właśnie, te jajka nazywają się kroszonkami, tak? Czyli jajka, które się skrobie, to nie są pisanki, jak najczęściej mówimy o kolorowych jajkach wielkanocnych, tylko to są kroszonki. Tak, to są kroszonki. Słuchajcie, prosto, żeby rozróżnić. Pisanka, kroszonka. Pisanka jest pisana woskiem. Nakładany jest wosk, barwiona jest na zimno i na kolejny kolor nakładany znowu jest wzór woskowy i tak kończąc na kolorze czarnym, potem się to ten wosk ściąga gorącą szmatką i zostają kolory. Natomiast kroszonka jest drapana. Jest to właśnie metoda rytownicza, tak jak już wspomniałem, specyficzna dla Górnego Śląska. Ciekawe, a czy żeby zrobić taką kroszonkę potrzebujemy jakieś specjalne narzędzie? Potrzebujemy obojętnie obojętnego typu ostre narzędzie, ale są właśnie specyficzne takie rzeczy, takie nożyki kroszonkarskie do kupienia na różnych jarmarkach już w tej chwili, kiedyś one były niedostępne. Właśnie tylko kroszonkarki były wtajemniczone z jakiego metalu i jak to oszczyć. Musi to być twardy metal, ostry bardzo metal, żeby nam się nie wyginał podczas drapania. Ale kiedyś na początku kroszonkarki na przykład drapały brzytwą. A czy dzieci, które nas oglądają, nie mając w domu takiego specjalnego noża, albo czasami są za małe, żeby takiego noża używać, czy mogą w jakiś sposób stworzyć same taką kroszonkę, czy jest jakieś inne narzędzie bardziej bezpieczne dla dzieci? Są dwie opcje. Jednak taka opcja ostrzejsza, czyli nożyk do tapet, ale mogą pobawić się wytrawianie octem. Czyli potrzebujemy ocet, potrzebujemy wykałaczkę, zabarwione jajko i wtedy ten wzór po prostu wydrapujemy sobie taką wykałaczką maczaną w occie. No to jest już metoda wytrawiania, ale na początek dla mniejszych dzieciaków jak najbardziej. Super, czyli widzicie, pan Piotr pokaże wam teraz, jak zrobić taki piękny wzór na wielkanocnym jajku. Rozumiem, że ty będziesz robił to nożem. Tak, tylko. Natomiast wy możecie nalać sobie do podstawka troszeczkę octu, wziąć wykałaczkę i dokładnie to samo, co pan Piotr będzie robił nożykiem, możecie zrobić wykałaczką. No to pokaż nam proszę, jak zrobić taki wzór, no bo też chcemy mieć na naszych stołach wielkanocnych takie piękne jajka. Ja już częściowo mam rozpoczęty wzór, bo zrobienie w ciągu chwili tego nie da się. Zaczynamy, słuchajcie, od środka, czyli od przedzielenia jajka wzdłuż, można powiedzieć, i robimy sobie wzór. Ten wzór jest odbiciem luszczanym. Zarówno prawa i lewa strona teoretycznie powinna wyglądać tak samo i potem połówki kwiatowe z jednej i z drugiej strony staramy się tak samo, żeby to wyglądało. Tradycyjna właśnie kroszonka opolska jest wypełniona kwiatami. Nie zrobimy tego tak w powietrzu, musimy sobie jajko ustabilizować, więc to też jest taka niewygodna troszeczkę pozycja. No i zaczynamy, tak? Zdarza się często, że takie jajko pęka w czasie drapania. Tak, tylko wymienię nóż. Ja staram się, jak zarówno każda kroszonkarka, sprawdzić wydmuszki, bo to są wydmuszki. My pracujemy na wydmuszkach. Oczywiście wy będziecie mieć w domu tradycyjne jajko ugotowane na twardo, ale taką każdą wydmuszkę prześwietlamy troszeczkę pod światło, żeby zobaczyć, czy ona już na etapie barwienia nie będzie miała mikrouszkodzeń, ponieważ potem taka wydmuszka, ona jest w miarę twarda, stabilna, ale jak będzie miała uszkodzenie, pęknięcie, to w momencie przy nacisku narzędzia, noża, ona pęknie. No zdarza się. Najgorzej chyba jest, jak pęknie już pod koniec zdobienia i jest żal wielu godzin pracy, prawda?
Ja już powiem tak, no pęka to pęka, bierze się następne jajko i zaczyna się zdobić. A powiedz mi, jak dużo wcześniej rozpoczynasz zdobienie jajek, żeby mieć piękną dekorację w czasie świąt wielkanocnych? No, jak myślisz? Znając twoją pasję, myślę, że zdobisz jajka cały rok. Prawie cały rok, ale my się śmiejemy właśnie w gronie kroszonkarzy, kroszonkarek, że wszyscy przy choince świętują drugi dzień jego narodzenia, a my wyciągamy jajka i zaczynamy tradycyjnie właśnie w tym momencie zdobić, bo to jest żmudna praca. Nie da się tego fabrycznie jakby cały czas robić. Trzeba też mieć chęć i jakiś pomysł i jakieś natchnienie na to. No ale tak jak wspomniałem, właśnie zaczynamy w Boże Narodzenie już pracę z kroszonkami. A czy możesz pokazać dzieciom jakiś taki najprostszy wzór, jak od początku zrobić na przykład takiego kwiatka najprostszego? Jak spojrzycie na te jajka, one mają tradycyjny wzór opolski, tak? Tak. I taki wzór możemy spotkać nie tylko na jajkach, ale w ogóle na przykład na strojach ludowych Śląska Opolskiego też znajdują się podobne kwiaty? Niekoniecznie, znajdują się na porcelanie. One właśnie zostały w pewnym momencie przeniesione na porcelanę i w tej chwili już bardzo mocno jest promowany ten wzór, więc możemy go spotkać na serwetkach, możemy go spotkać na różnych częściach właśnie związanych z gastronomią, kubki, szklanki, talerzyki. W tej wersji, w której większość to kojarzy, czyli taka bardzo odpustowa, kolorowa, ale też już wiele twórczyń robi jednokolorowe, bardzo piękne rzeczy, na przykład w kolorze czarnym, tylko biel i czerń, czy kolory niebieskie. One są zaczerpnięte ogólnie z przyrody. Te nasze stroje, tak jak wspomniałaś, one mają różę opolską, śląską, górnośląską różę na fartuchach. Prędzej to były motywy kwiatowe na oplecku, czyli na plecach, ale to nie do końca ten wzór, chociaż ten jest też już wieloletni, stary, wypracowany i oczywiście wpisany na listę dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny w tamtym roku. No ale wracając do twojego pytania, tak? Wróćmy do kwiatka i pokażmy dzieciom, jak zrobić taki prosty. Słuchajcie, no prosty. No musimy zacząć od środka tego kwiatka, czyli robimy sobie najpierw kółeczko. Odpowiem wam, że jakby wam to nie wychodziło przykładowo nożykiem, możecie spróbować delikatnie cyrklem, ale cyrkiel powinien mieć dwie ostre końcówki. I wtedy może wam się to uda. Wtedy sobie możemy to wypełnić, na przykład w taką krateczkę. Już mamy środek kwiatka. Następnie możemy dodać kropeczki naokoło, kropeczki, kreseczki. I potem możemy zacząć z płatkami, tak? Proponowałbym na początek takie sobie większe zrobić. I ten płatek też wypełniamy, żeby on był robił takie wrażenie trójwymiarowe, prawda? Możemy go pocieniować. Jajko jest porowate, więc w jednym miejscu nam się będzie fajnie drapać, natomiast w drugim miejscu możemy mieć problem. Nożyk może nam się ślizgać, nawet jeżeli się obróci. Czy jajka... Nie wiem, czy widać tutaj, czy nasz kamerzysta sobie radzi, ponieważ no mówię, to tak specyficznie się trzyma, ja spróbuję, że raczej się to zasłania zazwyczaj do kamery. Mam nadzieję, że dzieciom uda się dostrzec. Powiedzmy, macie na szybko kwiatek zrobiony. I potem można dodawać kolejne elementy, tak? Czyli możemy go sobie, ten płatek, obrąbić.
czy jajka do skrobania, do tego rękodzieła kroszonkarskiego muszą być malowane jakimiś specjalnymi barwnikami, czy to takie barwniki spożywcze do farbowania jajek, które kupimy w markecie? Jeżeli one są do spożycia, to raczej tymi spożywczymi. Te są zabarwione farbami dotkami. Ale to są wydmuszki, które właśnie mają służyć na lata i ten kolor musi być trwały. A jeżeli w domach naszych dzieci na przykład barwi się jajka w cebuli, a nie w barwnikach spożywczych, to też się nadaje? Jasne, że tak. Odstęp też się wytrawi? Tak. Trzeba tylko pamiętać, żeby baza była biała, czyli białe jajko. I czym ciemniejszą kolor uzyskamy, tym ładniej będzie widać właśnie ten wzór. No przepiękne. To prawdziwe arcydzieła. Ale jeszcze muszę Ci zadać jedno pytanie, bo tutaj mamy nie tylko jajka kurze, ale mamy, to jest strusie jajo. Tak, dokładnie. I też Twojej roboty. Tak. Tutaj był taki eksperyment, bo to jest jedno z pierwszych jaj, więc jedno jest drapane tradycyjnie. W pewnej części tu jest zrobiony ażur. I to pewnie już frezarką. To już frezarką, tak. To jest drapanie tutaj jak w betonie, w takim jajku. Ono jest, widzicie, ma normalnie szkliwo jak na talerzu. No wygląda więc jak porcelanowe albo gliniane. Tak, ma szkliwo. No tutaj akurat mówię, to jest takie pokazowe, ponieważ stał się pewien błąd w sztuce. Właśnie jak je obrócisz, to schodzi farba. Aha. Schodzi farba i już wiem, dlaczego ta farba schodzi, ale to już takie, mówię, pokazowe zostało, bo już się z tym nic nie da zrobić. No przepiękne. Takich zapewne nie będziemy mieli na swoich wielkanocnych stołach, ale myślę, że warto zobaczyć, że również strusie jaja mogą być pięknymi kroszonkami. Dobrze, no to powiedz mi teraz, czy masz jakiś swój ulubiony kolor jajka? Zaskoczę cię. Mam. Czarny. Czarne? Czarny, tak. Pewnie mi zdradzisz dlaczego. Zdradzę ci dlaczego, zdradzę ci nawet więcej, który kolor co oznacza. Super, bardzo chętnie o tym posłucham, bo nie wiedziałam, że kolory jajek mają swoje znaczenie. Ja dowiem się o tym za chwilę, a wy dopiero za tydzień, więc oglądajcie drugą część naszej rozmowy już w niedzielę wielkanocną. A dzisiaj do zobaczenia. Cześć. No i teraz już wszystko wiem. Pan Piotr idealnie nam wszystko wytłumaczył. Ta filiżanka jest czarno-biała, ale za to bardzo szlachetna i elegancka. Co więcej, wzór na tej filiżance namalował sam pan Piotr Szafrański. Natomiast ta kolorowa to taki bardziej pospolity, trochę jak to pan Piotr nazwał, odpustowy wzór opolski. Ale dla mnie równie piękny i również bardzo go lubię. Dzięki za wyjaśnienie tego, panie Piotrze. A mnie się obie filiżanki tak bardzo podobają, że chyba wypiję dwie kawy. Zapraszam was na kolejny świąteczny odcinek za tydzień. No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.